Dobry, witam w niedzielę 24 października 2021 roku. Niedzielę 21 po święcie Trójcy, świętej której hasło brzmi: Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. To słowa Jezusa wyjęte z Ewangelii Mateusza. A słowa na dziś, na tego właśnie 24 października, to fragment z księgi Ageusza, gdzie w końcu 5 wiersza, w drugim rozdziale czytamy mój duch stale przebywa wśród was, nie bójcie się. I fragment Listu do Rzymian, gdzie w rozdziale 15-13 wierszu Paweł pisze: a Bóg nadziei, niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście dzięki mocy Ducha Świętego Obfitowali w nadzieję. Jedną z parafii, zapraszając na to dzisiejsze nabożeństwo posłużyła się taką grafiką kolczugi miecza i e, myślę, że ona dobrze oddaje rzeczywistość tej 21 niedzieli po Trójcy świętej, gdzie właśnie mowa jest na przykład o Bożej zbroi, gdzie mowa jest o. E, też społecznym, politycznym, czy można by było powiedzieć w kontekście takim czysto ludzkim, związanym z uprowadzeniem Izraela do niewoli babilońskiej, gdzie mowa jest o życiu w tym świecie, które wcale nie będzie łatwe, co w szczególny sposób potwierdzają słowa Jezusa: Nie myślcie, że dobrze wam tu będzie. Nie myślcie, że będziecie bez problemów, że nie będziecie stawać w obliczu y, trudnych życiowych decyzji. I właśnie w taki czas, w taki moment, w takie przypomnienie wychodzą te dwa teksty z proroka Geusza i z listu do Rzymian naprzeciwko nam. Mój duch stale przebywa wśród was. To zakończenie zdania, które. Rozpoczyna się zgodnie z przymierzem, które z Wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu. List do Rzymian. W zasadzie na tym 13 rozdziale kończy swoją część poświęconą tego, co apostoł Paweł chciał powiedzieć zborowi w Rzymie, zborowi, którego nie znał. Potem mamy od 14 wiersza i, i, i cały 16 pewne powiedzielibyśmy zakończenie, pewne, pewne już takie też grzecznościowe formuły, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast ten trzynasty wiersz stanowi swego rodzaju zamknięcie tego, co Paweł pisze do Rzymian. Jest życzeniem, które kończy Bóg nadziei. Bóg, którego wierzymy, jest Bogiem, który pozwala nam żywić nadzieję. Nieraz wbrew nadziei. To jest dość fenomenalne. Ten Bóg napełni Was radością i pokojem w wierze. W zasadzie dotyka tak wielu przestrzeni naszego życia, czy cał, cał, całych yy, wszystkich przestrzeni naszego życia. No bo kiedy, kiedy mamy pokój w wierze, kiedy. Ufamy, bo, bo kiedy Paweł pisze o wierze, to, to w zasadzie lepszym tłumaczeniem na polski byłoby zaufanie. E, bo, bo, bo wiara może się kojarzyć z pewnym systemem wierzeń, natomiast zaufanie zawsze odnosi się do relacji. A, a, a Pawłowe pisteo, e, czyli, czyli grecki termin wierzyć, no, do relacji się zawsze, zawsze odnosi. Bóg nadziei, ten Bóg, którego wierzymy, sprawi, że będziemy mogli Mu ufać. Obdarzy nas, napełni nas pokojem w naszym zaufaniu do Niego. I to jest pierwsza rzecz, która jest fenomenalna w tym tekście, że, że ta nasza wiara to nie jest czymś, z czym zostaliśmy sami. My sobie sami musimy radzić, żeby umacniać się w wierze. Ale to Bóg, Bóg nadziei, daje nam pokój w tym, że Mu ufamy. To powoduje, to sprawia, że jesteśmy ludźmi radosnymi. Abyśmy mogli obfitować w nadzieję. Nie dlatego, że mamy fajne obietnice, nie dlatego, że Bóg obiecał, że będzie nam się dobrze działo, ale dlatego, że On w swojej mocy będzie z nami. I chciałbym nam życzyć. Takiej niedzieli, takiego dnia, takiego tygodnia, który nam się dzisiaj zaczyna, i takiej przyszłości w Bogu, który, jak obiecuje, to spełnia. Zostańcie z Bogiem.